Aleksandra Mieczyńska. Dzień dobry. Janusz Siadlak jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor chóru Filharmonii Częstochowskiej, chóru Collegium Cantorum, chóru, który może się pochwalić nominacją do nagród Fryderyka. 8 marca będzie wszystko wiadomo, tak? Dobrze wszystko mówię? Będzie wiadomo. Wszystko będzie wiadomo, ale myślę, że sama nominacja już do Fryderyków to jest zaszczyt. W jakiej kategorii i za co? W kategorii album roku muzyka churalna za płytę Romuald Twardowski Sacrum Profanum. Rzeczywiście sama nominacja jest olbrzymim sukcesem, olbrzymim wydarzeniem, dlatego że znaleźliśmy się w grupie 5 zespołów wybranych spośród naprawdę wielu znakomitości na polskiej scenie muzycznej. Stało się to już po raz drugi. To nie przypadek, że jesteśmy kolejny raz obecni na gali Fryderyków. To stwierdza fakt, że mamy ugruntowaną pozycję na naszej scenie muzycznej. Także cieszymy się niezmiernie. To jest taka droga, którą tutaj, nawet tutaj w studiu już od wielu, wielu lat podkreślałem, że stosowna praca, dobre wybory stanowią o tym, że przychodzą jednak pozytywne efekty. Tego jesteśmy w tej chwili świadkami. Te dobre wybory, czego one muszą dotyczyć? Bo to jest kwestia pracy z chórem, doboru repertuaru, czasami wyszperania perełek, po które nigdy dawno nie sięgał. No więc te wybory zaczynają się od wyborów konkretnych ludzi. Ja nie mógłbym tego zrobić bez oczywiście fantastycznej grupy, bo niby, jak to się mówi, śpiewać każdy może. Podobno, ale pomijam to, jak się śpiewa, to też jest istotne, jaką się ma osobowość. To jest praca niełatwa. Żeby osiągnąć pożądane efekty, żeby osiągnąć wysoki, bardzo wysoki poziom wykonawczy, do tego jest potrzebna praca w grupie, praca codzienna, która nie może powodować w żadnym stopniu znudzenia. Żeby pokazać dobre rzeczy, trzeba się tym po pierwsze interesować, na pewno emocjonować i na pewno umieć świetnie współpracować. Ja taką grupę mam. Dzięki temu możemy sięgać po jakiś czas temu nieosiągalne. Możemy mierzyć się z świetnymi, pięknymi, mądrymi projektami. Więc to są te wybory. Jeśli chodzi o wybory repertuarowe, jest bardzo dużo muzyki, polskiej muzyki churalnej, która jest nieznana. I wiadomo, że trudno dzisiaj przebić się z taką materią. Natomiast czas płynie i być może kiedyś będzie inaczej, że ta muzyka klasyczna będzie bardziej nośna, bardziej znana, bardziej będzie odpowiadać gustom publiczności, co my w tej chwili cały czas usilnie czynimy. Dlatego czekając na ten być może czas aktywnie z naszej strony, jednocześnie nagrywamy muzykę, która leży gdzieś na półkach. Często leży w domach kompozytorów niewykonywana w ogóle. Często jest to muzyka, która była tworzona 50 lat temu, 60 lat temu, raz wykonana i zostawiona. Ja z panem Romualdem Twardowskim spędziłem sporo czasu i wybraliśmy program na płytę, który jest jakąś taką jego retrospekcją twórczości churalnej, bo znalazły się na tej płycie i nokturny, i kołysanki, które były napisane w roku 1960. I jak ja sięgnę pamięcią, to nie spotkałem się nigdy z tymi utworami w programach polskich zespołów churalnych. Czy Carmina de Mortuis z 1962 roku. Obok tego jest również muzyka bardziej znana przez chóry, śpiewana, Exultate Jubilate,
czy mały koncert na orkiestrę wokalną. Więc to są te wybory, których dokonuję, jak widać, dość trafne. Są to wybory i myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ta wspólnota celu moja i wszystkich, którzy tkwią w tej idei, jest najistotniejsza. I tutaj też jeszcze docenienie człowieka, z którym mogłeś rozmawiać, tak, i jakby współtworzyć. Myślę o kompozytorze. Przecież nie zawsze taka szansa jest, żeby z kompozytorem rozmawiać. Romuald Twardowski. Tutaj taka okoliczność była i Sacrum Profanum, bo taki tytuł nosi płyta, jest owocem takiego wspólnego myślenia o tej jego muzyce. Oczywiście, że tak. Ja spędziłem wiele czasu z panem Romualdem Twardowskim i w Częstochowie, i w Warszawie. To jest nie do przecenienia rozmowa właśnie z kompozytorem na temat jego utworów. Często w jakichś być może błahych informacji, pozornie błahych informacji na temat powstania utworu, ale to rzutuje też na tą materię emocjonalną. Przy już później w samej konstrukcji wykonawczej. Bardzo mi to dużo dało, podobnie zresztą jak rok wcześniej z panem Juliuszem Uciukiem, obydwaj kompozytorzy żyjący w zacnym wieku, bo pan Juliusz Uciuk w tym roku 93 lata, natomiast pan Romuald Twardowski za kilka miesięcy piękny jubileusz 90-lecia urodzin. Więc to jest absolutnie wielka sprawa, że mogłem porozmawiać z tymi ludźmi, że mogę rozmawiać, bo rozmowy toczę cały czas. Po ukazaniu się płyty rozmawiamy też na ten, co nam wspólnie, bo to jest oczywiście wspólna praca, co nam z tego wyszło. Zadowolony pan Twardowski, tak, z nominacji, tak, do Fryderyku? Bardzo zadowolony, oczywiście, że tak, bardzo zadowolony. Pan Romuald Twardowski jest osobą tak żywotną, że tej żywotności nie widzę u wielu o 50 lat młodszych osób. Także podziwiam. Sam bym sobie życzył, żeby w takiej formie być w tym wieku. Patrząc na twoją energię, myślę, że to jest całkiem możliwe, ale to jeszcze o chór dopytam, bo mówiłeś o tym, że musi być taka wspólna pasja, muszą być emocje. Muzyką po prostu chyba trzeba się cieszyć, niezależnie od tego, czy się nią zajmuje od lat 5 czy od 50. Dokładnie tak jest. Ja mam to odczucie codziennie, jak wchodzę na próbę, i myślę, że zespół podobnie. Każdy z nas ma swoje oczywiście troski, ale przyjeżdżamy do pracy rano i wchodząc do sali, już wiemy, gdzie jesteśmy. Już wiemy, że będzie coś ciekawego, co nie znaczy, że to jest taka radość powierzchowna, bo oczywiście są trudne rzeczy. Są rzeczy, które trzeba poprawiać. Żeby płyta była dobrze zrobiona, czyli dobrze przede wszystkim zaśpiewana, wymaga od nas olbrzymiej pracy. Ona nie polega na radości okazywanej co 15 minut, oczywiście. Natomiast ona polega również na ciężkiej pracy, na znudzeniu albo czasem pytania, ale jak to, ale to szefie, ale o co chodzi, prawda? Czasem jest jakieś takie krótkie niezrozumienie, które jest drogą poszukiwania właśnie wspólnoty celów, prawda? Bo nie wszyscy, ja biorąc partyturę do ręki, nie wiem na początku, co tam jest w środku. No, dogrzebuję się, co kompozytor pokazał w niej, czym ona jest. Śpiewacy też muszą mieć ten czas. W związku z tym ja już wiem, oni jeszcze nie wiedzą, ale po chwili już, za chwilkę wszyscy się dowiadują. Jeden ma taki rodzaj percepcji, drugi jest inny, taki rodzaj percepcji, inny zupełnie, ale od tego są próby. Żeby to się zlało w całość, tak? Żeby to się zlało w całość, absolutnie. I to spowodowało właśnie, że możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. I ja bardzo się cieszę, że z tej nominacji, że Częstochowa obok Warszawy, Krakowa, Wrocławia staje się
muzycznym zawodnikiem pierwszej ligi. To jest bardzo, bardzo istotne dla nas, dla naszego miasta, dla naszej wspólnoty kulturowej. Oczywiście czekamy wszyscy na rozstrzygnięcie, ale tak jak powiedziałam na początku, sama obecność wśród tej elitarnej piątki to już jest już tam ogromne. Już tam jesteśmy. Tak, i to już jest wyróżnienie. Absolutnie. Oczywiście tak. Czekamy na najlepsze i tak sobie pomyślałam rok temu, teraz, że nie możecie odpuszczać, jeżeli chodzi o, zresztą trudno chór Kolegium Kantorum o odpuszczanie podejrzewać. No nie, właśnie chodzi o to, że chcemy to robić, że przede wszystkim to jest niezwykłe, że ludzie w pracy w sposób taki bardzo młodzieńczy odkrywają pewne interesujące rzeczy. Niejednokrotnie przez lata miałem takie zdarzenia, że jak w śpiewacy zabierałem się za jakiś utwór, no powiedzmy trudniejszy nieco, to tak zastanawiam się, no ale co to tam jest, po co to takie rzeczy robić, prawda? A potem na końcu wszyscy się cieszymy, jakie to wspaniałe historie. To jest takie zanurzanie się w takiej niezwykłości. Mhm. I to potem ta niezwykłość trafia też do słuchaczy, czy na koncertach, czy w formie płyty. Oczywiście, to jest że piękne. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gratulując raz jeszcze, Janusz Siadlak był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.